Weszło FM i Run Forest prezentują Run Forest Podcast. Duklanowski, Skorykow, Kondraciuk i Kierzon podcastują, bo lubią, a bydlęta klękają. Tylko w Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia. Panie kierowniku, bo w życiu liczy się styl. Czemu się z tym nadzieje? Słuchajcie, ostatnio przedstawiciele gazety La Gazzetta della Sport przyjechali do Niemczy, żeby zobaczyć, gdzie wychował się Krzysztof Piątek, nasz napastnik. No, byli mocno zaskoczeni, bo ta Niemcza, ona praktycznie nie zmieniła się od 89 roku, a jeżeli to te tynki coraz bardziej odpadają i ściany gorzej, elewacje gorzej wyglądają. Natomiast dali nabrać się na żart miejscowym władzom, że na cześć tej świetnej formy, uhonorowanie tej świetnej formy Krzysztofa Piątka zmieniono nazwę dnia tygodnia na piątek. Dzisiaj zresztą mamy piątek i wiecie, że ci dziennikarze łyknęli ten żart. Interesujesz się piłką nożną, Bartek? Rozmawiamy bardzo, z Bartkiem Kizielowskim. Bardzo. No, miałem nadzieję, że Piątek trafi do Realu Madryt, bo też takie były pogłosy jeszcze tak miesiąc temu się mówiło i miałem nadzieję, że będę, bo to jest drużyna, którą śledzę od wielu lat i dopinguję bardzo mocno, także no, liczyłem cicho na to, że będzie grał w Real Madryt, no ale tak się potoczyło, że jest w Milanie, także, ale nie, jeśli chodzi o piłkę nożną, to jestem bardzo na bieżąco. Na bieżąco, czyli ostatni wynik Realu Madryt-Barcelony, Real wygrał. No, był remis niestety, ale powinni wygrać. Pierwsza połowa była super, no w drugiej trochę tam się... Ale nie byli faworytami. No nie, jeszcze poprawa formy bardzo znaczna, jeśli chodzi o miesiąc temu, bo więc nie grali, teraz naprawdę no, z tą Barceloną powalczyli dosyć dobrze. I no mówię, ja nie przegapiam meczu zazwyczaj, śledzę. Czyli z piątkiem rozumiem jest tak, że Cristiano Ronaldo przechodzi do Włoch, a tutaj powinno być odwrotnie. To powinno żeby być, równy no, zawodnik. Być, tak, żeby się wyrównały siły. Tak. Podano informację, którą przeczytałem na Onecie, że Aleksandra Socha, już teraz Aleksandra Shelton, nasza jedna z najlepszych szablistek, zmieniła obywatelstwo, ale to akurat nie rzecz chyba najistotniejsza, bo wyszła za mąż za Amerykanina, ale zadebiutowała w barwach USA w zawodach szermierczych. Co sądzisz o takich zmianach? Czy to są osobiste sprawy zawodnika, czy jednak państwowe? Myślę, że są bardzo osobiste. To zależy od sytuacji każdej z osoby. No, jak wiadomo, ja miałem taką okazję zmienić obywatelstwo swego czasu w 2005 czy 2006 roku bodajże. No, dla mnie to był temat zupełnie bardzo niesmaczny od początku. Ja się zastanawiałem chyba nad tym przez 10 minut i wiedziałem, że to nie jest dla mnie, ale na pewno nie osądzałbym nikogo o to, ani nie tracił respektu. Wiadomo, że każdy ma swoją jakąś inną sytuację personalną i każdy inaczej odbiera być Polakiem, być patriotą, w związku z tym nie wydaje mi się, że powinniśmy jakoś negatywnie mówić o tej osobie. Dla mnie to nie był temat, ale wiem, że dla wielu osób to jest inaczej podchodzą do takich rzeczy. To są sprawy po prostu czysto rodzinne, prawda? Jej mąż jest Amerykaninem i to rzeczywiście jakoś tak, jak się na to patrzy, to chyba mniej... To łatwiej. Tak, to łatwiej, bo to nie jest kwestia jakby... Zauważ, że w tej informacji w ogóle nie było kwestii pieniędzy, nie? Czy jakichś takich tego typu rzeczy, prawda? To jest jakby no, po prostu osobista sprawa zawodniczki, jakoś ja kompletnie nie odebrałem tego jak się. To taki jakby afront dla mnie, jako dla Polaka rzecz. Mhm. Tak. Ja w moim przypadku to było sprzedanie się zupełnie, bo tam chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze. Była propozycja bardzo kusząca ekonomicznie, ale no, poza tym nie było to zupełnie niczym innym umotywowane. Nie? Nawet widać, że no, mąż jest stamtąd, no, jest na pewno jakoś zżyta już z Stanami, podejrzewam. Jeśli już ma obywatelstwo, to musiała jakieś tam czas spędzić, w związku z tym no inna sytuacja, inne realia i myślę, że nie powinniśmy osądzać negatywnie taką osobę. Bartek, ale na pewno powinniśmy pielęgnować to, co ty zrobiłeś, dlatego, że odmówiłeś kiedyś Katarowi startowania, reprezentowania barw Kataru na Igrzyskach Olimpijskich. Zrezygnowałeś z pieniędzy, które ci proponowali, ale nie była to łatwa sytuacja dla ciebie ekonomiczna w tamtym czasie, no bo żyłeś zwykłego stypendium, kończyłeś szkołę, nie miałeś żadnego zabezpieczenia finansowego, nie wiedziałeś, co przyniesie ci przyszłość i mówisz, że zastanawiałeś się tylko 10 minut nad decyzją. Tak, ale też z drugiej strony no nie miałem jakichś
obowiązków, które na przykład mam teraz. Teraz mam trójkę dzieci i pewnie bym się zastanawiał troszeczkę dłużej, szczerze mówiąc. Wtedy byłem jeszcze zupełnie, mieszkałem sam, nie byłem powiązany z nikim, nie miałem jakichś obligacji finansowych, ani nic. W związku z tym na pewno moja sytuacja finansowa nie była jakaś świetna, no bo wiadomo, że zawodnik w pływaniu, chyba że jest się Phelpsem albo Tylio, nie zarabia dużo, tak żeby tylko na przetrwanie, jak to się mówi. Ale mówię, no to była taka jakaś niesmaczna sprawa, ja Katar nawet nie wiedziałem dokładnie, gdzie to jest na mapie, no nic nie wiedziałem o tym państwie, to było takie zupełnie jakieś surrealizm, który no na pewno finansowo bym zyskał, na pewno, ale myślę, że do końca życia bym jakieś miał wyrzuty sumienia co do tego właśnie, takie sprzedanie się zupełnie, nie? No ale był na przykład wtedy młody Mateusz Sawrymowicz, taką dał wypowiedź. Być może teraz by jakby inaczej zupełnie stwierdził, ale chyba rok przed tym twoim... Nie, to było jakoś przed Pekinem i on wtedy bardzo był rozgoryczony, że jakby sport, pływanie tutaj w Polsce jest jakby bardzo ciężka sytuacja ze sponsorami, z pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej. I on wtedy trochę taki rozżalony powiedział, no, że jak... Prawda? Tak, tylko czy ty słyszałeś tą wypowiedź, czy przeczytałeś? Przeczytałem. Przeczytałeś. I Mateusz Sawrymowicz w podcaście, który możecie Państwo znaleźć w Run Forest, wyjaśnił sprawę, bo ja zadałem mu to pytanie. On wyjaśnił sprawę, że to był podstęp dziennikarza, który nie autoryzował tekstu i napisał tak naprawdę, co chciał. Mogło być coś rzucone w formie żartu, natomiast nigdy na poważnie Mateusz Sawrymowicz nie myślał o zmianie barw narodowych. No to w takim razie się wycofuję. Jakby, okay. Ja też pamiętam sytuację, też pamiętam, rozmawiałem na ten temat potem z Sawrymowiczem i też miał dużo żalu do człowieka, który to napisał. Powiedział, że no to było wyrwane z kontekstu jakiegoś tam właśnie żartu i no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z przyczyn ekonomicznych tylko zmienił barwę. Ale patrzcie, to znaczy apel w takim razie do dziennikarzy, że żeby nie nadużywali, znaczy, bo ja jakby to zaczęło chodzić, tak? Ja to znam gdzieś jakieś z takiej z powiedzmy z debaty publicznej, tak? I jakby gdzieś to zapadło mi w głowie. I tak sobie mogłem pomyśleć, a nie słuchałem tego odcinka Run Forest, wyobraź sobie, więc. Polecam. Run Forest Podcast. Nagrywamy dzisiaj dla Państwa podcast z gościem specjalnym, który specjalnie dla nas przyleciał z Madrytu. Bartek Kiziorowski, mistrz Europy, medalista mistrzostw świata, mistrz uniwersjady, czterokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, finalista Igrzysk Olimpijskich, a aktualnie trener pracujący w Hiszpanii. Były trener m.in. Konrada Czerniaka i Otylii Jędrzejczak. Przede wszystkim, to powiem na początku, ale Państwo sami przyznacie mi rację, przede wszystkim postać godna naśladowania. Dzień dobry, Bartek. Dzień dobry, witam wszystkich. Pierwsze pytanie, bo jesteśmy tutaj na Polonii i pamiętam w jednym z wywiadów zadano Ci takie pytanie, mam nadzieję, że dziennikarz nie przekręcił niczego. Co musiałoby się zmienić w Polsce, żebyś trenował rodaków, a nie Amerykanów? I wtedy odpowiedziałeś tak, przydałaby się chociażby woda na basenie w Polonii. Na szczęście woda w basenie Polonii jest, tutaj możemy sobie zajrzeć, że odbywają się teraz treningi. No i rozumiem, że w związku z tym postanowiłeś w zeszłym roku jakby wrócić tutaj do Polski i trenować Polaków, polskich zawodników, stanowić do konkursu na szefa polskiej kadry, na trenera polskiej kadry. Dlaczego? Dlaczego w końcu Hiszpania? To tak się znudziło? Trochę się tak w życie ułożyło. Ja w Hiszpanii pracowałem w Federacji Hiszpańskiej 5 lat, potem wcześniej jeszcze na uniwersytecie, tam gdzie trenował ze mną Konrad, między innymi Otylia też, wiele innych polskich nazwisk, ale tak naprawdę od 5-6 lat nie miałem okazji pracować z polskimi zawodnikami. I ponieważ się ułożyło tak życie, że tak naprawdę szukam teraz pracy trenerskiej od w zasadzie od maja, nie prowadzę żadnej grupy, no stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby spróbować wrócić tutaj do Polski i współpracować z ludźmi, z młodzieżą, z zawodnikami, którzy naprawdę tak najbardziej są mi bliscy. Ja mimo tego, że mieszkam na obczyźnie od 93 roku, czyli już trochę lat minęło, polskie pływanie zawsze było mi najbliższe. Ja zawsze kibicuję każdemu zawodnikowi, obojętnie w jakim klubie trenuję, w jakich warunkach, na jakim dystansie.
zawsze ktokolwiek płynie z polskim czepkiem jest dla mnie najbliższy. I ponieważ wydawało mi się, że była okazja, żeby współpracować z Polskim Związkiem Pływackim właśnie a propos tego konkursu na trenera, koordynatora kadry, no więc się zgłosiłem z nadzieją, że będę mógł współpracować z polskim pływaniem. Wiadomo, że to była funkcja nie prowadzenia grupy, bo ten koordynator to bardziej zajmuje się sprawami organizacyjnymi, jak gdyby wyznacza ścieżki i tak dalej. Także to też wydaje mi się, że na ten moment mojej kariery trenerskiej byłby dobry jak gdyby krok do przodu, nie? Bo do tej pory pracowałem w zasadzie tylko jako trener. No ale nie udało się. Został wybrany kto inny, był konkurs. Oczywiście, jak to zawsze bywa w konkursie, no można wygrać, można przegrać. Zawsze miałem tą świadomość. No, Polski Związek Pływacki postawił na kogoś innego. No i trudno. Bartek, to może wróćmy do początków. A może nie do takich zupełnych, bo chciałbym się dowiedzieć, co czuje 15-letni chłopak, który dostaje propozycję wyjazdu do Ameryki. To był 93 rok. Jeżeli ktoś pamięta te lata, to dopiero były początki jakby perestrojki w Polsce i dopiero się troszeczkę lepiej zaczynało dziać, ale jechałeś pewnie w nieznane i chciałbym, myślę, że nasi słuchacze również, dowiedzieć się, co może czuć 15-letni chłopak, który dostaje taką propozycję, czy to jest dla niego szansa? Znaczy ja w ogóle dorastałem, pływając w Polonii już, startując na różnych zawodach międzynarodowych, jako Mistrzostwa Europy Juniorów i tak dalej, właśnie z tą nadzieją bycia wysłanym do Mistrzostw Wiecho. To wtedy był taki właśnie jeden z celów każdego młodego pływaka. Tam był Artur Wojda, Trzukała, Podkościelny, to były nazwiska, które tak naprawdę mnie zachęciły do tego sportu. Ja tutaj często jak wracam do Polski, jak śpię u mojej mamy, to zawsze widzę kasety, które nagrywałem, jak była olimpiada, Igrzyska Olimpijskie w 1988 roku. Seul, dokładnie. Cały czas mam te nagrania i pamiętam, siedząc przed telewizorem, nagrywając każdy wyścig, nie tylko Polaków, w ogóle każdego zawodnika. I do tej pory chyba te trzy kasety półtorej godzinne są, tam stoją, pewnie już się nie odtwarzają, bo to już stare jest, ale to mnie zachęciło do pływania. No i wtedy poznałem, że to ci zawodnicy właśnie kiedyś pojechali do Mistrzostw Wiecho i tam się zaczęła ta przygoda i w ogóle z wielkim pływaniem, więc jak ja tutaj pływałem na Polonii, to był taki jakiś cel zawsze, żeby tutaj dobrze pływać i może się uda, że związek cię wyśle do Ameryki. No i tak się stało, tak się udało, bo pierwszych Mistrzostwach Europy, które były bodajże w Istambule w 93 roku latem, była taka propozycja. No i to jest decyzja rzeczywiście bardzo duża i nie tylko moja osobista, bo w wieku 15 lat, no to bardziej rodzice trochę mają dużo wpływ na wszystkie takie typu decyzje większe. Nie było to łatwe, no ja zawsze chciałem, w związku z tym dla mnie to było oczywiste, dla moich rodziców troszeczkę mniej, specjalnie dla mamy, że rozstanie się z dzieckiem i tak dalej. No teraz mam trójkę swoich dzieci, więc sobie nie wyobrażam tego, żeby wysłać swoje dziecko w takim wieku za ocenę. I to też trzeba dodać, że to były inne czasy. Nie? Teraz internet, komunikacja jest zupełnie lepsza. Kiedyś zostawałem list raz na miesiąc, tam z 20 dolarówką w środku, owiniętą w papierek od czekolady. I to był jedyny kontakt, jaki miałem w ogóle z rodziną przez 10 miesięcy. W związku z tym realnie były trochę inne faktycznie. No ale jak już tam byłem, to pamiętam pierwsze 2-3 miesiące było ciężko. Ta tęsknota jednak, takie bycie samemu. Ja miałem też dużo szczęścia, że pojechałem tam z Bartkiem Sikorą. To był zawodnik, który tam był już rok wcześniej. On z floty Gdyni pochodził i tam on mi naprawdę dużo pomógł. Ale fakt jest taki, że on mieszkał ze swoją rodziną, ja mieszkałem z inną rodziną. Spotkaliśmy się tylko na treningach. No wiadomo, na treningach pływackich się dużo nie pogada, bo cały czas trzeba pływać. W związku z tym kontakt nie był jakiś duży, no ale zawsze jak był jakiś problem, nawet sam fakt tłumaczenia, bo ja pojechałem tam zupełnie bez znajomości języka angielskiego, no to zawsze ktoś był na miejscu, żeby pomógł. Tak jak mówię, pierwsze 2-3 miesiące ciężko. Płakałem po nocach, chciałem wracać. Treningi zresztą zupełnie co innego niż tutaj trenowaliśmy, inna atmosfera. Ale zupełnie inne warunki, zupełnie inny obieg. Zupełnie inne warunki, zupełnie inny obieg i podejście przede wszystkim do treningu. Ja nie będę chyba tutaj mówił jakichś wielkich sekretów, że na treningach tutaj często graliśmy w to, kto ile może oszukać.
albo kto... Jak długo do łazienki tak, kto ile może wytrzyma pod prysznicem, zanim się zorientuje trener albo trenerka. W związku z tym, jadąc tam, no to jest jak gdyby 180 stopni różnicy tam jak w zasadzie. Grupa ciągnęła tą pracę, to nawet trener nie musiał ani motywować, ani krzyczeć, tam po prostu nie było popularne skracanie albo bijanie się i tak dalej. Tam w zasadzie dostawałem reprymendy, że tak powiem, od zawodników bardziej niż od trenera. No to mówię, 2-3 miesiące zajęło mi, żeby się do tego przyzwyczaić, do tego rytmu i potem już było coraz łatwiej. Potem już ta bariera językowa była coraz mniejsza, mogłem się dogadywać, poznałem ludzi, miałem znajomych no ale te pierwsze miesiące były trudne. Fakt, że to taki szok kulturowy był niesamowity, no bo tutaj to był taka właśnie zaraz po tej zmianie, po obaleniu komunizmu, żeśmy tutaj te pierwsze lata po komunizmu, to pamiętam jakie były, to nie było takie od razu na różowo wszystko, więc jadąc tam, zresztą Mniszczyn-Wiechow znajduje się w takiej bardzo, bardzo bogatej dzielnicy. Ameryka, wiadomo, że ma wiele różnych miejsc i ludzi, i są i bogatsze miejsca, i biedniejsze. No tam to Mniszczyn-Wiechow to jest zaraz pod Los Angeles, między Los Angeles i San Diego, to są sami bogaci ludzie. I no, jadąc tam z Polski, wiadomo, jakie były realie takiej klasy średniej naszej, no to był jednak duży szok. Ale wydaje mi się, że tak patrząc z perspektywy na to wszystko teraz, też potem musiałem pojechać do Hiszpanii, zmienić też środowisko, język i wydaje mi się, że jestem osobą, która łatwo się przyswaja do takich dużych zmian i zawsze dążyłem do tego, żeby się jak najbardziej wtroczyć w to, co się dzieje dookoła mnie. Wiem, że było paru zawodników, którzy też pojechali tam i widziałem u nich zawsze taki gniew, taki brak właśnie tego, takiej adaptacji do tych nowych realii, a wydaje mi się, że ja zawsze byłem takim człowiekiem, który starał się zaadaptować, zmienić i być częścią tych ludzi, którzy mnie otaczali i to jest ta chyba cecha charakteru, która mi pomogła w tym wszystkim. I która w pracy trenerskiej mnie też ci bardzo pomaga. Na pewno, bo praca trenerska na pewno na tym dużo też polega. Powiedziałeś o tym, że to zawodnicy inni cię tam poprawiali, prawda, jak czegoś nie zrobiłeś. Zawsze sobie jak myślę o Stanach i o opowieściach, sam nigdy nie trenowałem w Stanach, dopiero w Polsce zacząłem amatorsko, ale z wieloma osobami rozmawiałem, na przykład Piotrek Safrańczyk opowiadał o swoim doświadczeniu studiowania w Stanach i trenowania i zawsze padli nacisk na taki team spirit. To też widać na prawda, nawet tak jak sobie dopingują się Amerykanie, to też było dla ciebie coś nowego, czy właściwie... Bardzo, tak. Znaczy tutaj, fakt jest, że tutaj tą grupę, którą miałem na Polonii, byliśmy naprawdę bardzo zżyci z sobą. Ja do tej pory, moi najlepsi znajomi, kumple, przyjaciele, to są z tych lat, gdzie żeśmy razem trenowali i przeżywali te ciężkie chwile, te wyciskania z siebie wszystkiego i tak dalej. Tak się często to porównuje do żołnierzy, co idą na wojnę, że wracają z taką więzią ze sobą związaną na całe życie, nie? Ja to tylko trochę porównuję, bo rzeczywiście pływanie jest tak brutalnym czasami sportem, tyle trzeba z siebie dać i się zyskuje dużo respektu do ludzi, którzy koło ciebie to samo robią. W związku z tym ta grupa, którą miałem tutaj, to mówię, była też mocna, ale ta dynamika tej grupy była zupełnie inna, w drugą stronę, nie? Żeśmy tutaj bardziej się starali wymygiwać z tego i to była też, tworzyliśmy grupę w tym, a tam po prostu to było skierowane do ciężkiej pracy, do osiągnięcia jakichś celów, do wyników. I no ja teraz nie wyobrażam sobie na przykład prowadzić jednego zawodnika. Ja nigdy mimo tego, że pracowałem z Konradem prawie 8 lat, ale zawsze się starałem, żeby miał grupę, żeby miał z kim trenować. Ja nie wyobrażam sobie nawet pojechać na 2-3 tygodnie z jednym zawodnikiem i trenować jeden na jednego, bo to zupełnie zmienia ten sport. No właśnie, przepraszam, że ja, Andrzej, jeszcze wejdę w słowo, ale bo zaczęliśmy od tej kadry i wiem, że jeden z pomysłów twoich, prawda, na to, jak to układać, było tak, że chciałeś pokazać, że, i to bardzo mi zapadło w pamięci, że pływanie to sport drużynowy. Wiem, że... Pływanie to jest sport oczywiście indywidualny na zawodach, ale... Ale zespołowy. Jest to tak ciężki sport. Zespołowy, nie drużynowy. Tak. Tak, jest to tak ciężki sport i fizycznie, i psychicznie, że bez tej grupy naprawdę jest ciężko coś znaczy ja sobie nie wyobrażam, ale natomiast nie wyobrażam sobie, ale sam byłem świadkiem, sam widziałem trzech naszych reprezentantów Polski na jednym basenie trenujących z czterema trenerami.
Nie, oczywiście nie umniejszam, nie krytykuję. Po prostu taka sytuacja się zdarzyła. Mam nadzieję, że ona się zbyt często w polskim pływaniu nie zdarza. Znaczy, ale... Ja sobie wyobrażam, że no są możliwe, że są jakieś treningi, momenty, gdzie każdy ma jakiś indywidualny moment tego treningu, jakiś wysiłek, czy jakieś tam łamane zadania, które są pod konkretny dystans. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, o całą tą otoczkę, całą tą atmosferę tego, jak się rozgrzewamy, jak kończymy trening, jak potem spędzamy czas poza basenem. To są wszystkie rzeczy, które naprawdę ten sport jest dużo bardziej ciekawszy i naprawdę można z tego sportu dużo więcej skorzystać, pracując w grupie i tworząc coś więcej niż tylko swoje wyniki sportowe. I wydaje mi się, że ja na przykład zawsze porównuję to do swoich sukcesów na Mistrzostwach Europy. Ja wygrałem 2 razy Mistrzostwa Europy na 50 dowolnym, Berlin i Budapeszt. Dokładnie, 2002-2006. Po 2002 roku ja prawie skończyłem pływać. Ja popadłem w taką lekką depresję, tak szczerze mówiąc. Ponieważ zdałem sobie sprawę, że ten wysiłek w tym sezonie akurat, to się tak poukładało akurat moje życie wtedy, nie był wart tego sukcesu. Dążenie do tego, takie tyle wyrzeczeń, tyle tych rzeczy, które musiałem powiedzieć nie i takie męczenie się codzienne i potem osiągnięcie oczywiście celu, bo płynąłem koło Popowa, von den Hugenbahn, no ten wyścig tam, bo wszyscy z tej czołówki światowej w tym momencie byli i te sławy i wygranie, no ta euforia, nie wiem, na tydzień starczyła. I potem tak jak upadły te emocje, to sobie zdałem sprawę, że to nie jest warte tego wszystkiego. I takie mi naprawdę... I ty wtedy w jakimś wywiadzie powiedziałeś, że super sukces, ten medal złoty cieszy 3 dni, mhm. A później trzeba kochać pływanie, no. Żeby móc dalej go trenować. Dokładnie. I tego sezonu akurat, i to był taki okres 2-3 lat tak naprawdę, nie mogę powiedzieć, że kochałem pływanie. No, dla mnie po 2000 roku po Sydney był taki właśnie psychicznie załamanie, bo w Sydney byłem przygotowany na dużo więcej niż popłynąłem. Ja tam byłem 5, ale fizycznie byłem dużo lepiej przygotowany i takie było właśnie męczenie się trochę tym pływaniem. Potem przyszedł sukces na tych Mistrzostwach Europy, ale to wszystko, no mówię, 3 dni... No tak, ale Bartek, nie możesz czuć się wyjątkowy, jakby, że miałeś taki okres, prawda, ty to nazywasz takiej nawet małej depresji, no bo twoja mobilizacja organizmu była na tyle wysoka, że później musiałeś to oddać, po prostu musiałeś odpocząć i miałeś w drużynie wybitną postać w drużynie amerykańskiej, Antoniego Erwina, który został mistrzem olimpijskim w Sydney, w finale, w którym ty startowałeś razem z Garym Juniorem Hallem. Ty byłeś wtedy w tym finale 5. To byli twoi koledzy z drużyny. On również przerwał pływanie, ale nie na 3 czy 2 lata, tak jak ty może troszeczkę spuściłeś z tonu, bo nie zrezygnowałeś, tylko na 12 lat. Czy możesz mi powiedzieć, jak to jest możliwe wrócić po 12 latach do pływania, a po 16 latach zdobyć ponownie złoty medal Igrzysk Olimpijskich? Nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem, dlaczego tak jest. To jest jakiś fenomen w ogóle. No, Erwina poznałem właśnie tego sezonu. To był 99 rok. On przyszedł do nas na uczelnię we wrześniu. To był chłopaczek, który wtedy robił 23,8 na 50 kraulem na długim, czyli na taki wiek, no, przeciętnie dobrze pływający zawodnik. Przez 10 miesięcy się porobił 2 sekundy. On zrobił dokładnie 21,8 tego lata. I ja widziałem tą zmianę, tą ewolucję jego. Z takiego chłopaczka młodego, który no, utalentowany, może kiedyś coś tam zrobi. Ale przepraszam, że dopytam. On już przyszedł do grupy Botoma, tak? Czyli to była grupa Botoma. On wtedy już przyszedł. To był mój ostatni rok na studiach. Ja byłem wtedy, tak, kończyłem studia. Znaczy kończyłem eligibility, to się nazywa, czyli jak gdyby tam się można tylko pływać 4 lata i to był mój 4. rok, tak? I on był wtedy na 1. roku, więc ja byłem troszeczkę za niego odpowiedzialny, bo tam taka jest struktura w tej drużynie, że ci starsi się opiekują tymi młodszymi, no ponieważ popływa podobne konkurencje, więc tam Mike zawsze mnie prosił, żeby tak się być jego takim dużym bratem, to się nazywało wtedy. Powiem szczerze, że nie trawiłem tego gościa przez te 10 lat. Niegrzeczny chłopak. Nie to, że niegrzeczny, znaczy taki bardzo buntowniczy, zawsze miał zdanie o wszystkim, to może jeszcze najmniej mnie zdenerwowało, ale leń niesamowity. Tak jak mówię, no wtedy już byłem z tej drugiej strony tej grupy, że ja byłem tym napędzającym, ja byłem tym, co tam krzyczał. A on, Amerykanie, miał takie polskie podejście. Dokładnie. No poza tym on rzeczywiście jest taki, ma
powiedziałbym, umysł artysty trochę. To nie jest człowiek, który jest stworzony do dużego wysiłku fizycznego. Jest bardzo inteligentny, bardzo mądry, ale i ma niesamowity talent, bo to, wracając do tej 12-letniej przerwy, to bez tego byłoby niemożliwe. Ale no nie jest jakiś psychicznie silny na duże wysiłki fizyczne. W związku z tym, żeśmy naprawdę dużo mieli konfliktów z nim. Zresztą to dobrze opisuje w swojej książce. Nie wiem, czy mieliście okazję przeczytać jego książkę, która wyszła chyba bodajże 2 lata temu i tam jest cały rozdział prawie o naszym związku. Szorskiej relacji. Tak, która potem naprawdę przemieniła się w dużą przyjaźń. Ja do tej pory z nim jestem w kontakcie i mam niesamowicie dużo respektu dla niego, dlatego, że widziałem tą zmianę, widziałem to wyrastanie z tego i właśnie zobaczenie inaczej tego świata i powiem, że po tym jego sukcesie w 2000 roku on miał bardzo podobne jak gdyby depresje, dużo większą niż ja. Tam były nawet myśli o samobójstwie. W związku z tym on... Były też narkotyki, bo to te medialne narkotyki, doniesienia. Tak. No tam było motory, narkotyki, DJ, on tam za wszystko się łapiał, obylko nie było pływanie i no rozmawiając z nim, no myślę, że byliśmy bardzo porównywalne odczucia po takim sukcesie dużym, nie? No jego sukces oczywiście był dużo większy, no ale porównywalne jak gdyby co się działo potem, nie? Jak to się odbiera, ile to wyrzeczeń trzeba dać, żeby osiągnąć coś, co później się wydaje niewarte temu wszystkiemu, nie? I no, przez wiele lat zniknął. Ja zawsze z nim miałem kontakt, zawsze wiedziałem, co on robi. Może nie rozmawialiśmy co tydzień, ale zawsze w jakimś tam kontakcie byliśmy i rzeczywiście robił rzeczy bardzo głupie, bardzo niebezpieczne. Miał 2 lata takie, że po prostu jego hobby było uciekanie policji na motorze po takich bardzo wąskich uliczkach i no tam ja go widziałem 2 razy wywalającego się na motorze, także to co ja widziałem, to już mi wystarczy, wyobrażam sobie, co tam się musiało dziać. W każdym razie no historii jest pełno tego typu. No ale mówię, to co mi imponuje w nim, to ten właśnie progres, jak on do tego dochodził wszystkiego, że w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że jednak to pływanie i już na jego jak gdyby warunkach i tak jak on chce, no i ten sukces w Rio, no, ja byłem bardzo wzruszony, jak to się stało. A powiedz mi, to jest tak, że takiego starszego zawodnika jakoś inaczej się trenuje? Bo to, mnie to fascynuje. Ja jakby jak zobaczyłem, że on z Florentem Manodu wygrywa, który był taki pewny, prawda, że on tam dotknie pierwszy, bardzo niepocieszony. I ten Irving, który miał, nie wiem, już chyba 36 lat. No. To było niesamowite. No. Czy to jest jakoś inaczej? Zupełnie. Znaczy, ja jako trener, no to też to, co mnie nauczył Mike Bottom, nie? Mój taki guru, nie tylko jeśli chodzi o trenera, ale w ogóle postać, psycholog i przyjaciel i wszystko, żeśmy naprawdę dużo lat razem spędzili i do tej pory bardzo często rozmawiamy. Pamiętaj, że główną rolą trenera jest tak naprawdę, jak to powiedzieć, przekazanie zawodnikowi na tyle wiedzy, żeby on to potem wziął do siebie i zajął się sobą, swoją karierą. Jak gdyby wziął... Potrafił wykorzystać tą wiedzę trenera. Ale przede wszystkim, żeby zdał sobie sprawę, że to wszystko zależy jednak od niego. I jako trener, i to jest to ciężkie u trenera, bo wiadomo, że trener chce kontrolować jak najbardziej, chce wymusić wysiłki i chce być cały czas jak gdyby no, odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w życiu tego zawodnika od momentu, kiedy się obudził, do momentu, kiedy pójdzie spać, wszystkie treningi i tak dalej. Mike zawsze podchodził do tego zupełnie inaczej. On bardziej uświadamiał i w taki sposób, że zawodnik w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że to naprawdę od niego zależy. Czyli jak gdyby wziąć tą swoją karierę w swoje ręce i wtedy już robi się co się lubi, co się kocha i limity są już... Nie wyznacza nikt tego limitu, tylko sam sobie. I to u Irvina było bardzo właśnie widoczne, bo ten pierwszy jego złoty medal w 2000 roku to było takie no, przymuszanie go do tego. Robienie na każdym treningu było jakiś konflikt. No, on był takim naprawdę bardzo ciężkim zawodnikiem. W łazience. Tak, bardzo często. A ten medal po tych 16 latach, no, złoty w Rio, no, to był zupełnie inny, dlatego że on sam chciał, że on sam do tego doszedł. On często sam sobie układał trening. Zresztą ja swoje wyniki najlepsze osiągnąłem właśnie w tym momencie, kiedy to ja byłem odpowiedzialny za to, co ja będę robił na każdym treningu. Mike do mnie przychodził na trening, się pytał, co ci mam dzisiaj zmierzyć.
I w tym momencie właśnie moje wyniki zaczęły się poprawiać i wtedy dorosłem do tego, że to jednak ja muszę wszystko zrobić. Ale to jest to samo ze wszystkim. No, z nauczeniem kogoś techniki na przykład. No, jestem tylko w stanie wytłumaczyć coś. To ty musisz wejść do wody, musisz sobie popróbować, musisz zobaczyć, czy to funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. Nie jestem w stanie tego, ja jestem coś tam w stanie zobaczyć, ale nie jestem w stanie go tak samo poczuć jak zawodnik. W związku z tym ta umiejętność przekazania tej odpowiedzialności zawodnika moim zdaniem jest kluczowa w ogóle w prowadzeniu wszystkich zawodników, w każdej kategorii wiekowej. Wiadomo, że z dziećmi trzeba być bardziej, mieć jakiś większy pomysł i bardziej to kontrolować, ale też starać się uświadamiać tego, to dziecko, że to naprawdę od niego zależy, że to nie jest nikt w stanie, ani rodzic, ani trener, ani kolega wykonać za niego tej pracy i to on musi chcieć. I tu jest sztuka przekonać takiego człowieka, że jednak to oni są odpowiedzialni za swoją karierę. Plus chyba indywidualne podejście. Wiem, jest taka wypowiedź Gary'ego Hola Juniora, właśnie o Mike'u Bottomie, gdzie podkreśla, że ten sukces trenerski polega na tym, że właściwie bardzo indywidualnie motywuje każdego zawodnika, bo to jest trochę... Ja wiem, że to jest trudne, to tak jak z klasą, prawda, w szkole, że fajnie by indywidualnie do wszystkich dzieciaków podejść, ale to jest czasami niemożliwe, ale rzeczywiście tak było z Mike'em Bottomem. No tak, tak. On zupełnie inaczej rozmawiał ze mną, czy z Gary Hallem, czy z Anthony, czy tam Dewey Dragania, też medalista olimpijski, czy Milorad Kavik z Serbii, który też tam przecież na olimpiadzie chyba w 2008 roku miał medal, także każda z tych osób wymagała jakiegoś innego typu motywacji. Run Forest Podcast. Bartek, jakie to uczucie? Znowu pytam o uczucia, ale one są dla mnie takie ważne w sporcie i emocje. Wygrać w bezpośredniej rywalizacji z Aleksandrem Popowem, z którym zwyciężyłeś na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. Znaczy w Sydney to nie myślałem o tym, że wygrałem z Popowem, myślałem o tym, że przegrałem z pierwszym, drugim, trzecim i czwartym. To, że wyprzedziłem Popowa akurat wtedy było najmniej ważne. No ale rzeczywiście na Mistrzostwach Europy w 2002 roku płynąłem około niego nawet na torze i ja miałem dosyć dobry zawsze kontakt z większością ze swoich rywali. To znaczy, że bardzo dobrze się znam i z Popowem i z Van den Hoogenbandem i z Wismarą. To byli ludzie, z którymi poza tym 10 minut, 15 minut przed startem, tego stresu, w tym kolrumie, że każdy tam się nastawia i tak dalej, to byliśmy naprawdę, no nie wiem, jacyś nie super kumplami, ale ludźmi, którzy się rozmawiają na wiele różnych tematów. W związku z tym, ja pamiętam zaraz po tym wyścigu Popow do mnie podszedł i widziałem, że się cieszył. Mhm. Cieszył nie dlatego, cieszył że przegrał, ale... Ale rozumiem, to by nie było przykro, że tam wygrałeś. No nie, on się cieszył dla mnie, bo wiedział, że znał moją historię, no, wiedział, że tam parę razy byłem czwarty, parę razy byłem piąty i tak na pewno jakiś tam zawód miał, ja nie ukrywam, ale to było takie na zasadzie, no jak się skończył już wyścig, no to super, good job, no cieszę się, że ci też... Wspomniałeś o Kolrumie, ale też pamiętam jakąś historię, którą opowiadałeś, że Popow był wyjątkowy w tym Kolrumie i ty też się czegoś od niego nauczyłeś. Tak, tak, on tam chodził i był w tym Kolrumie, żeby zastraszać. To było bardzo ewidentne. Jak on to robił? Och, to ciężko wytłumaczyć. Patrzył w oczy. Patrzył się w oczy, podchodził do ciebie, tam cię trącił lekko, przypadkowo. Nigdy ja go pierwszy raz widziałem w Atenach, w Atlancie, 96 rok. No tam on wtedy mnie zupełnie nie znał, ja byłem taki bardzo młody i nie miałem żadnych tam osiągnięć, ale już wtedy obserwując, bo ja tam pojechałem się uczyć, więc obserwowałem wszystkich jak tylko mogłem. No i to było dla mnie ewidentne, że on tam robił jakieś gierki swoje takie mentalne. Były zawody, to było w 99 roku, Stambule, Mistrzostwa Europy, tam byłem czwarty i tam taki właśnie był po raz pierwszy od wielu lat przegrał z Hoogenbandem na 50 i 100, wtedy pamiętam. I tam wiem, że już zwrócił uwagę na mnie i to zrobiło na mnie naprawdę bardzo negatywne, złe wrażenie. Ja tam szedłem na słupek myśląc o Jezus. Popow się na mnie spojrzał i się spojrzał na mnie tak, że mnie zaraz zleje. No i mnie zlało oczywiście. Czyli wygrywał wyścigi już w pokoju oczekiwań na start. No na pewno niektóre tak. No potem to trzeba oczywiście się tego nauczyć, wyciągnąć z tego jakieś wnioski, przygotować się na to, podpatrzeć, może też się kiedyś przyda. Ale no tak, to są takie momenty chyba takie najfajniejsze z tego wszystkiego, bo
bo pływanie nie ma dużo strategii, to nie jest grupa zespołowa, że tam można kogoś przechytrzyć, poszukać, nie wiem, jakiegoś nową formację stworzyć, że się zaskoczy przeciwnika. To jest sport, gdzie się idzie na słupek, się płynie na maksa, dotyka się ściany i ktoś wygrał, kto przegrał. Więc takie właśnie taktyki, takie momenty, gry gdzie psychologiczne, tak. To tak naprawdę robi się z tego znowu dużo bardziej ciekawsze to pływanie. Już oddaję głos pierwsze tobie, ale muszę dopytać, czy ty jesteś w stanie nauczyć polskich zawodników takich zachowań właśnie, jakie miał Popow, czy takich, jakie ty nauczyłeś się od Popowa? My żeśmy pracowali nad tym z Konradem. Pamiętam, że był taki sezon 2000... Z Konradem Czerniakiem. Czerniakiem, tak. Słuchaczom. Pierwsze nasze takie większe mistrzostwa Europy, gdzie tam już jechaliśmy jako możliwość, że Konrad coś tam zdobędzie, to był właśnie 2010 rok, w Budapeszcie mistrzostwa Europy, tak? I tam nam słabo poszło. Znaczy, był dobrze przygotowany, jestem przekonany, że tam psychicznie żeśmy nie dali rady, ale nie tylko on, ale ja też. Ja też pamiętam, że moje jak gdyby zachowanie przed jego startami, to co tam się wszystko działo, na pewno miało negatywny wpływ na to i żeśmy usiedli i naprawdę tak jawnie na tym pracowaliśmy i wiem, że Konrad doszedł do takiego momentu, że te cold roomy dla niego naprawdę nic nie robiły. No, wychodził na start i wiedziałem, że jest gotowy popłynąć na tyle, jest przygotowany. Czasem było lepsze, czasem było gorzej, ale ta psychika, jak gdyby u niego się naprawdę bardzo dużo poprawiła po tym jednym takiej wpadce. No, nie amatorstwo, tylko jak to się mówi, tak pierwsze zawody jak są, to jest... Debiutant, taki debiutancki sfrajerowanie się prawie, że nie, jak to się mówi. A więc ja nie wiem, czy jestem w stanie każdego nauczyć, ale wiem, że Mike ze mną na tym dużo pracował. Mieliśmy dużo spotkań z wieloma psychologami, takimi ludźmi od tego, którzy też każdy jakieś tam swoje dwa grosze dołożył, więc jakieś doświadczenie w tym mam. Wiadomo, że każdy zawodnik jest inny, indywidualnie trzeba do tego podchodzić. Niektórzy są tacy, że zupełnie to nie ma wpływu, że jak czym większe zawody, czym większa presja, tym szybciej pływają. Są tacy, że odwrotnie. No i to też jest bardzo indywidualna sprawa. Na pewno bym się tego podjął. Na pewno doświadczenie jest tutaj kluczowe. Na pewno byłem na ostatnich 6 olimpiadach. Widziałem w zasadzie wszystko, co się może wydarzyć. I to był jeden z moich argumentów na to, żeby zostać trenerem kadry. Ja rozmawiałem z tym na ten temat z prezesem Słomińskim i wydawało mi się też, że jest to jakiś atut. Albo przynajmniej trenerem współpracującym. Tak, no. Żeby tam być, bo rzeczywiście olimpiada jest tak specyficzna, jest to tak zupełnie inne zawody niż każde inne pływackie, że do czego trzeba być przygotowanym, że trzeba mieć tą świadomość, że są rzeczy, których nie można się do tego przygotować na jakichkolwiek innych zawodach i wydaje mi się, że mam do tego doświadczenie, tak. Ja chciałem jeszcze cię spytać o tę Amerykę i o doświadczenie tam trenowania tam właśnie u Mike'a Bottoma, bo wszyscy, z którymi rozmawiam, to dla nich doświadczenie jest Ameryki takie, że nagle pływają mniej. Znaczy, że objętości są mniejsze, tak? No, znaczy z kilkoma osobami rozmawiałem i było tak, że tutaj jakieś niesamowite kilometry przypływali w Polsce, a potem się okazywało, że w Stanach jest to jest, czy to jest, potwierdziłbyś to, czy nie? Zależy w jakim programie. No, tam na przykład, gdzie ja pojechałem do Mieszymiechu, było więcej i to dwa razy więcej niż to. My żeśmy tam naprawdę robili niesamowite kilometry. Zdarzały się tygodnie po 100 kilometrów. Każdy trening po 10 kilometrów, 10 tygodni, 10 treningów po 10 kilometrów i są miejsca, znam, gdzie pływa się więcej, ale niewiele jest takich. Na pewno to, co się dzieje teraz w pływaniu, jest zupełnie inaczej, jak ja tam byłem, trenowałem. No ja już trenowałem tam ponad 10 lat temu, 15 lat temu. W związku z tym ta metodyka treningowa, to, co się teraz pozmieniało w treningu pływackim, idzie głównie w tym kierunku, że się pływa troszeczkę mniej. Sporo lądu jest. Sporo lądu, trochę bardziej intensywnie. No my żeśmy przepływali naprawdę długo, długie kilometry bez żadnej jakiegoś mocnego zadania. Po prostu tam pływać i pływać i pływać. Tego się już robi coraz mniej. W związku z tym trening pływacki się bardzo zmienił w ostatnich 10 latach. I nie wiem, czy to tak można taką powiedzieć teorię, że w Stanach się pływa mniej. To zależy od gdzie się trenuje, w jakim programie. Są programy na Florydzie, wiem, że się pływa sporo. Tam, gdzie teraz jest Stokowski, tam, gdzie było paru zawodników. Ale no,
Na przykład tam, gdzie ja trenowałem w Berkeley, rzeczywiście było właśnie mniej. Zupełnie inny trening, także to zależy też od miejsca. I to też jest chyba duża zaleta w ogóle Ameryki, że tam nie ma jakiejś jednej szkoły, że wszyscy trenują pod tym kątem, że wszyscy trenują pod ten dystans i to jest nasz dystans, my jesteśmy dumni. Ta jedna z takich właśnie mocnych stron tego pływania amerykańskiego, że tam się szanuje każdy styl, każdy dystans i każdy typ treningu. No właśnie, to rozproszenie koncepcji, jeżeli można tak w ogóle nazwać, jest pewnie tym sukcesem. I właśnie chciałbym spytać, dlaczego nie udało się Mariuszowi Podkościelnemu, chociaż na początku programu mówiłeś, że to byli dla ciebie idole, Wojda Podkościelny, zwerbować ciebie na uczelnię do Arizony, tylko wybrałeś Berkeley, bo to jest pytanie od Mariusza Podkościelnego tak naprawdę, bo ja przygotowując się do programu porozmawiałem sobie chwilę z nim. Jego tak. To do dzisiaj nurtuje. Z Mariuszem byłem na takiej wycieczce rekrutowej, bo tam jest taki system, że się jedzie na 2 dni do uniwersytetu, no i ten uniwersytet robi wszystko, co może, żeby cię tam ściągnąć do siebie. I pamiętam właśnie, Mariusz wtedy był trenerem. Nawet pamiętam, dał mi się przejechać swoim Mustangiem. Wtedy to był dla mnie szok. Nieźle manipulował tobą. No więc tutaj wrócę do znowu 1988 roku. Jednym z absolwentem Berkeley jest Matt Biondi. W 1988 roku to był w ogóle gwiazda. Mistrz, 5 medali. 5 złotych medali, tam z Delfinem przegrał z Nestim o 1/100 w ogóle. No to wtedy była największa postać w ogóle w pływaniu. No więc ja jak miałem propozycję trenowania na tym samym basenie z tym samym trenerem co Matt Biondi, no to był dla mnie jednak duży plus. Plus, no, nie ukrywam też, że renoma uczelni Berkeley, Arizona, no trochę jest inna. Czyli Mustang nie wystarczy. Mustang nie wystarczy. Run Forest Podcast. Wymieniłem twoje sukcesy, ale nie wymieniłem jednego, który niektórzy twierdzą, że może się okazać dla ciebie najważniejszy. Wiesz, o czym myślę? Na jakim sukcesie? O wygraniu zawodów NCAA w 1999 roku. Te zawody wygrywali tacy zawodnicy jak Jagger, Biondi, o którym wspominałeś, Florander, Schumann, Cielo, Adrian, Morozov, Erwin, i w 1999 roku zwycięża w NCAA chłopak z Warszawy Bartek Kizierowski. Mm-hmm. Czy możesz porównać ten sukces z którymś z tych sukcesów, które wymieniałem, kiedy cię przedstawiałem? No faktycznie to jest zupełnie inny sukces, bo te wszystkie wymieniane wcześniej to są takie międzynarodowe sukcesy, gdzie reprezentowałem Polskę. Tam reprezentowałem uczelnię i no tutaj wrócę do tego pływania jako sportem drużynowego. Tam to, żeby wygrać NCAA jest jak gdyby no marzeniem, celem wszystkich absolwentów, którzy tam się znajdują i tak, no to był taki. Tylko że to też troszkę inaczej, bo zawody NCAA przekłada się wszystko na punkty. Każdy punkt jest tam na wagę złota. I tak naprawdę to, że wygrałem, nie było aż tak ważne, jak to, że zdobyłem 20 punktów dla drużyny. I pod tym kątem wtedy ten sukces się robi o tyle bardziej wartościowy, że jak gdyby te 20 punktów nie jest tylko dla ciebie, ale dla tych pozostałych 20 gości, który z tobą codziennie trenuje i każdy z tych gości tam po 2, 3, 10 punktów z tobie zdobywa, potem się robi jakaś suma tych punktów i jest miejsce jakieś tam na tych zawodach. W związku z tym to nie jest tylko moje 20 punktów, to jest 20 punktów tej drużyny i w tym momencie jest naprawdę się czuję jako ten sport zespołowy, nie? No tak jakby zdobyć nie wiem, kosza w ostatniej sekundzie, która da zwycięstwo w całym meczu. Weszło FM i Run Forest. Together for better world. A czy w Ameryce jako pływak czułeś, że jesteś takim sportowcem, którego rzeczywiście się widzi, się docenia, bo no są takie kraje, nie wiem, Australia, prawda? Pływanie to sport narodowy i tak dalej. A w Polsce mam wrażenie, że ten olbrzymi wysiłek, który pływak wkłada w trening, żeby zdobyć te sukcesy, potem się, no nie wiem, no oczywiście był taki moment, kiedy Otylia, prawda, startowaliście i to wiele osób wtedy chyba zaczęło pływać, żeby do was jakby dołączyć, ale generalnie raczej się mówi o takiej frustracji. Czy w Ameryce czułeś, że jesteś naprawdę takim docenianym sportowcem? Nie. Nie, ja byłem nawet z taką historię, że jak ja podczas studiowałem na dosyć renomowanej uczelni, gdzie tam naprawdę
edukacja jest dużo ważniejsza niż sport. Mi nawet proponowali, znaczy to była taka dobra rada, żeby nie mówić swoim profesorom czy nauczycielom, że trenuję, że pływam, bo oni by na mnie się od razu patrzą z takiego inaczej. Ponieważ wiadomo, że żeby dostać się do Berkeley bez uprawiania sportu jest prawie niemożliwe. Trzeba naprawdę mieć super oceny i w ogóle. W związku z tym wszyscy sportowcy, którzy tam się znajdują, no to wiadomo, że dostali się tam nie tylko za to, że tacy są mądrzy, ale przede wszystkim za to, że uprawiają sport. Więc taki profesor, który naprawdę nic się nie interesuje sportem i dla niego to jest najmniej ważne, jak wie, że ty jesteś tam dlatego, że uprawiasz sport, na ciebie patrzy trochę gorzej. W związku z tym ja nawet, my mówili, że ty tam się nie chwal, że uprawiasz sport, bo to ci nic nie da, a odwrotnie. W związku z tym, taki moment, że ktoś to docenia, sławy, czy jakiegoś takiego, to tylko w jakimś właśnie momencie w Polsce był taki właśnie te lata 2002-2006, nie? No to głównie dzięki wyniku Motyli, no ale tam ta kadra była większa, nie? Bo to była Tylia, Korzeń, ja tam... Stańczyk, Sawrymowicz, to akurat się taka... Były takie złote lata. Tak, były takie złote lata. I dzięki temu no, ta reprezentacja naprawdę była licząca się i dzięki temu się dużo więcej mówiło w mediach o pływaniu, nie? Wszędzie. W związku z tym, ale nie, w Stanach to zupełnie nie odgrywało dużo roli, że byłem sportowcem, pływakiem, kogo to interesuje. Powiedziałeś kiedyś, że kraul, którym pływacie u Bottoma, jest to kraul inny niż pływają zawodnicy na całym świecie i to jest najlepszy crawl, to jest pod względem technicznym. Był. Na czym to... Był, bo teraz na czym, ta technika polegała? W skrócie oczywiście, bo jutro będziemy o niej rozmawiali na warsztatach. No więc ja zapraszam na warsztaty. Ja naprawdę bardzo się chętnie podzielę ze wszystkim to, co wiem na temat pływania, na temat techniki. Też tutaj powiem, że to, co tak jak ja pływałem, już tak nie uczę swoich podobiecznych, czy właśnie na tych warsztatach. To cały czas jakaś jest ewolucja tego, jakie są zmiany. Ale przede wszystkim traktować ciało jako jedną wielką maszynę, że tam nie ma jedna ręka, druga ręka, noga, to wszystko musi być super skoordynowane, wszystko musi być połączone. Takie słowo connected po angielsku jest, które nawet ciężko mi przetłumaczyć na polski, ale jest dużo ćwiczeń, jest dużo takich rzeczy na lądzie, które można robić, gdzie pływa się całym ciałem. Powiem że szczerze, że tą technikę naprawdę my żeśmy, to nawet nie wymyślił Mike, to było coś, co zawodnicy do tego doszli. A głównym takim promotorem tego był Irwin. On mimo tego, że był tym freshmanem wtedy w Berkeley. Ja pamiętam, był jeden trening, rano padał deszcz, żeśmy jakieś tam sprinty pływali i tak jak na każdym treningu Mike nas obligował do tego, żebyśmy się wymieniali swoimi uczuciami. Żeby każdy, jak i po każdym zadaniu mówił, no a co zrobiłeś, że tak się stało, co czułeś i tak dalej. I w pewnym momencie dopływał Irwin gdzieś tam, oczywiście ostatni, jak już wszyscy przez ponad minutę czekali na niego, jak to się często zdarzało, i mówi, że I got it. Ja już teraz wiem. No to w tym momencie wszyscy się w śmiech, bo... I faktycznie Mike tutaj, to mówię, że jedna z największych zalet Mike'a to była taka, że zero ego miał. On naprawdę traktował każdego zupełnie tak jak partnera, że nigdy od góry wszystkich wysłuchał, od każdego chciał się nauczyć. No więc my tam żeśmy popłynęli, on z nim został i tam sobie 5 minut, 10 minut my tam jakieś swoje zadania robimy. Nagle zatrzymał całą grupę i mówi, teraz spróbujcie to. I się okazało, oczywiście I got it, nie każdy w tym samym treningu, ale rzeczywiście coś w tym było takiego, co pozwoliło zupełnie inaczej pływać, szybciej pływać, bardziej właśnie tak całym ciałem. To się wtedy czuje tą szybkość. To nie można zrobić na jednym treningu. Dla mnie to był wieloletni proces, żeby I got it powiedzieć, prawda? I do końca pewnie tego też tak dobrze nie robiłem jak on. Ale faktycznie to było coś, co powstało w warsztacie, na jednym z treningów. Dlatego to jest to, co mówiłem wcześniej, nie? Że jak gdyby odpowiedzialność trenera była, żeby pozwolić tym zawodnikom, żeby oni coś odkrywali, żeby oni coś zmienili, żeby oni będąc w wodzie to poczuli i mogli przekazać dalej. Run Forest Podcast. To jak sprawić, żeby to pływanie bardziej rozpowszechnić, tak? Jakby to jest... jakby spopularyzować, bo nie wiem, czy trzeba po prostu takiego konia pociągowego, jak właśnie... jakiegoś takiego polskiego Bartosza Kizierowskiego dzisiaj?
Nie wiem, ale wydaje mi się, że jesteśmy na początku tej drogi. Mam nadzieję, ponieważ udało mi się teraz wejść w współpracę z ludźmi, którzy widzę, że mają podobne, przede wszystkim motywy tego wszystkiego, bo dla mnie to jest najważniejsze w życiu. Jaki jest motyw? Możemy się nie zgadzać z jakimiś tam szczegółami, z metodami, jak do tego celu dojść, ale motyw polepszenia, motyw zmiany, motyw, żeby naprawdę było nam lepiej. Znalazłem takie dwie osoby, znaczy jest na pewno dużo więcej, ale ostatnio właśnie z Bartkiem Staneckim i z Łukaszem Drękowskim zaczęliśmy dużo współpracować. Ja wszedłem w ich projekt, który się nazywa ten SWIM 2024, gdzie będziemy się starali dotrzeć do wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani nowymi rzeczami. Naszym takim głównym atutem jest to, że mamy dostęp do ludzi z całego świata, którzy cały czas dążą do tego, żeby coś innego wprowadzać, jakieś zmiany, jakiś progres. I mam nadzieję uczestniczyć w tym przez najbliższej przyszłości. To oczywiście trzeba trochę zastanowić się, jak to ekonomicznie zrobić, żeby to wszystko miało sens, bo no każdy z nas ma rodzinę i musi z czego żyć, ale mamy niesamowicie dużo chęci. Mówię, myślę, że mamy dużo wiedzy do przekazania, każdy tam ze swojej działki organizacyjnie. Bartek Stanecki robi chyba naprawdę świetną robotę od wielu lat tutaj. Łukasz, jeśli chodzi o sprawy naukowe, no, czyta wszystko, co jest i się z nami dzieli, i to zresztą widać po wynikach, jakie osiąga. Coraz to się zaczyna, mówię, zaczęliśmy dopiero od grudnia zeszłego roku, także jesteśmy w takim bardzo momencie inicjacji tego wszystkiego. Jestem przekonany, jest wiele ludzi, którzy myśli tak jak my, są rządni wiedzy, czekają na jakieś nowe propozycje. My chyba mamy dużo do przekazania, też mamy na pewno dużo do nauczenia się od każdego. Bo ja na przykład powiem, że ja się nauczyłem od każdego zawodnika swojego czegoś. Myślę, że w rozmowie godzinnej, dwugodzinnej, o pływaniu, o tym, co robimy, możemy wszyscy wyjść z tej rozmowy dużo mądrzejsi, lepsi, przygotowani lepiej na prowadzenie zawodników. Także naszym w ogóle głównym zadaniem jest rozpoczęcie dialogu. Mówię, my mamy sporo informacji, którymi się chcemy bardzo podzielić ze wszystkimi tymi ludźmi, którzy mają na to chęci. I tutaj będąc właśnie na Polonii Warszawa, gdzie to wszystko się dla mnie zaczęło, takie bardzo miłe mam wspomnienia i ta przygoda z pływaniem się zaczęła. Fajnie, że tutaj wracam, i bo wydaje mi się, że to może być też jakiś tam nowy początek tego, co może wpływać pozytywnie bardzo na polskie pływanie. Ja też sobie tak o tym pomyślałem, o tej Polonii. To nie jest przypadek, że jutro warsztaty odbędą się właśnie na tym obiekcie. To znaczy ja z Marka Stanieckiego namawiałem do tego, żeby te warsztaty odbyły się tu, ponieważ też wiedziałem, że poczujesz ten klimat i tą atmosferę tych swoich dziecięcych lat, które tutaj spędziłeś na tej pływalni. To, że spotykamy się w kawiarni Czarna Koszula u pana Tomka, to też nie jest przypadek, to też pomyślałem sobie, że dzisiaj rozmawialiśmy o tych emocjach, że w momencie, kiedy będziemy te emocje podgrzewali, to jeszcze łatwiej będzie nam ściągnąć cię tutaj do Polski z powrotem, czego ci oczywiście serdecznie życzymy i czekamy. Sobie. I taki moment się nadarzył. Natomiast muszę zakończyć akcentem politycznym, chociaż my w Run Forest nie zajmujemy się polityką, ale ty zrezygnowałeś z pracy, z propozycji, którą otrzymałeś od Związku Pływackiego Malezyjskiego. Między innymi podając powód taki, że Malezyjski Związek Pływacki wydał oświadczenie, że nie wpuści do swojego kraju izraelskich niepełnosprawnych sportowców na mistrzostwa. Ty się nie zgadzasz, ty uważasz, że sport jest ponad podziałami i nie możesz dopuścić do sytuacji, w której byś trenował zawodników w kraju, który nie jest tolerancyjny. Chciałem tylko powiedzieć, że nie zdawałem sobie sprawy, ale ja poszperałem troszeczkę portale internetowe na całym świecie. Jestem zaskoczony olbrzymią sympatią osób, które komentują te wszystkie artykuły. Ja nie chciałbym tutaj wymieniać wszystkich, ale między innymi wyrażam wielki szacunek dla Barta za jego moralność. Nie każdego można kupić pieniędzmi, albo takie Polak, człowiek z zasadami. Niestety, zdarzały się też mniej przyjemne. Głupia zabawa starca, pewnie tutaj chodziło hejterowi o szefa Fina i małego chłopca,
może ktoś chciał tobie dokuczyć, Bartek, może prowadzić do innych narodów bojkotujących nasz olej palmowy. Bądź więc ostrożny, kiedy bawisz się ogniem. Oparzenia zostawiają duże blizny, których uzdrowienie zajmuje dużo czasu. Przeczytałem oczywiście te opinie, dlatego że jak ja je czytałem, to sobie pomyślałem, że możesz być sprawcą wywołania wojny domowej w takiej Malezji, bo najczęściej te opinie piszą Malezyjczycy i tam naprawdę było gorąco na tych portalach. Czy ty zdawałeś sobie sprawę, że wywołasz taką wielką burzę polityczną swoim komentarzem, swoją odmową? Nie, ja tylko dodam, że dostałem w jedną noc 9000 wiadomości od hejterów z Malezji. W jedną noc 9000 wiadomości. Musiałem prawie wykasować całe swojego konto Facebooka, ponieważ no, to było ciężkie do przeczytania. Ja stwierdziłem to, co czuję i tego się na pewno nie będę wycofywał. Nie ma miejsca na dyskryminację w sporcie. To są rzeczy polityczne. W ogóle nie ma miejsca dyskryminacji na mnie w ogóle na świecie, a to już jest pomijając, a każdy może tam ma swój kraj, ma swoje wyznania, więc to jest jak gdyby to, co mnie nie dotyka, nie boli, to mnie nie obchodzi tak za bardzo. Ale będąc sportowcem całe życie i wiedząc, jaki trud wkłada każdy sportowiec w wpływanie w jakiejkolwiek innej dyscyplinie sportu, powiedzieć takiemu zawodnikowi, że nie może przyjechać, bo ma jakiś tam inny paszport, wydaje mi się to bardzo niesmaczne. W związku z tym, jak dostałem propozycję reprezentowania takiego kraju, no to stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. No to jak to ludzie odbierają, no ja też dostałem, tak jak mówisz, dużo gratulacji albo pogróżek w związku z tym mnie to nie boli naprawdę. Mnie to nie interesuje. Ja nie zmieniam zdania. Uważam, że całe szczęście, że zabrano Malezji te organizowanie Mistrzostw Świata. Jest to, mi się wydaje, że bardzo dobre posunięcie. I nie wycofuję się z tych swoich wypowiedzi, mimo tego, że mówię, że przez jakieś 6 godzin dostałem 9000 wiadomości z Malezji. No nie będę już komentował treści, bo to jest nie dla dzieci, że tak powiem. Piotrze, przede wszystkim gościliśmy dzisiaj wielkiego mistrza, ale na pewno to, co już raz podkreślałem, postać godną naśladowania, prawda? Zgodzisz się ze mną? Absolutnie. Absolutnie. Bez dwóch zdań. Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałem. Dziękuję bardzo. Bartek, bardzo dziękujemy za tą rozmowę, która na pewno będzie popularyzowała pływanie w Polsce. Dziękujemy za tą rozmowę. Andrzej Skorykow. Piotr Kierzun. Bartosz Kiedzierowski. Dziękuję bardzo. Zostaw opinię, komentarz albo recenzję. Facebook, iTunes, YouTube, Spreaker. Z góry dziękuję. Daniel Kondraciuk. Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia. Weszło FM i Run Forest. Together for better world.